Cześć, witam wszystkich, którzy zgromadzili się dzisiaj we wtorek o godzinie 20 przed swoimi odbiornikami internetowymi, o ile można tak to nazwać, no i przyszli na nasze kerbale, cotygodniowe kerbale, a dzisiaj będziemy robić rzecz specjalną dla uczczenia dzisiejszego wejścia na orbitę sondy Juno. Zrobimy własną Juno. Tak właśnie będzie, a ja już patrzę, kto dzisiaj z nami jest. Witam Awę, Wojtka, Mr. Appla, Master Plemnie, Wedi, Uju6a, Mich888, kto tam jeszcze? Jarosek widzę, Indy, Crois, Piekarz, Pieseł z Kosmosu, Astrofoxy, Macraft, Wikingu, DGMD, Polski Szaman, to może być dobre, Fenrir. A, wiem co to. Kurz, Mateuszek, Pilot MK1, Filozofon, Branko, Slajek, P. Walker i wszyscy inni, którzy dzisiaj się z nami tutaj zebrali. Generalnie tak, dzisiaj sonda Juno weszła na orbitę Jowisza, na taką 55-dniową orbitę, z której będzie schodziła, to znaczy, że po prostu Jowisza w 55 dni na tej orbicie by obiegała, no i będzie schodzić teraz do tak zwanej orbity naukowej, na której będą już prowadzone badania, która będzie 14-dniową orbitą. No i o tym możecie sobie posłuchać oczywiście na kanale w pierwszym odcinku takiej miniserii na temat sondy Juno i misji Juno w ogóle. Także po streamie albo w przerwie streamu zapraszam Was na YouTube'a i tam sobie możecie zobaczyć ten właśnie program. Tak, Awa tutaj pokazuje dla utrwalenia jak wygląda Juno. Dokładnie tak. Po polsku Junona. Cześć, 10. Kerman, witam Ciebie. Przesunę się trochę, bo zasłaniam. Zresztą strasznie dzisiaj ciasno sobie zrobiłem i tak ledwo mogę rękami operować. Będzie śmiesznie. Okej. To co? No to przechodzimy do Kerbali, bo chyba szkoda czasu generalnie. Nie ma co tutaj zwlekać. I tak, myślę, że wiecie co, zrobimy sobie to sobie nie na naszej, nie na naszym, jak to się mówi, no Boże, nie w naszym trybie kariery, bo szkoda pieniędzy na to, na pewno nie będziemy mieli kontraktu. Zrobimy to sobie w trybie sandboxa, tam zresztą będziemy mieli dostępne wszystkie części, a to się na pewno przyda. Ona leciała 5 lat, żeby niecałe 2 miechy tam być. Nie, ona zrobi 37 takich orbit 14-dniowych, także będzie tam dosyć długo. Poza tym, słuchaj, jeżeli chodzi o na przykład New Horizons, to ona bezpośrednio przy Plutonie to była ile? Kilkanaście godzin tak naprawdę, zanim przeleciała daleko od niego? A zobacz, ile zebrała informacji, więc to nie jest tak, że w tak krótkim czasie nie da rady zrobić badań. A leciała jeszcze dłużej. Czyli Hera, w sumie słusznie, Hera leci do Zeusa. No, taka prawda, Madeleine, dokładnie. I Ciebie też, Madeleine, witam od razu. Misja tego Kerbala pokazuje strach przed misją. No niestety, ale tutaj nie będzie Kerbali, bo Juno jest sondą bezzałogową. Jakieś fusy. Chyba za długo zwlekałem z wodą i nie zaparzyłem do końca. Pewnie by zrobić mu okrzan za tych wszystkich latających dookoła niego kochanków, dokładnie. Swoją drogą on preferował właśnie tego typu różne dziwne konfiguracje. Mr. Apple, to sobie podgłośnij. Mikrofon jest tak samo głośno jak zawsze był, więc nie przesadzaj. Zresztą na poziomach widzę, że jest ok. Projekty widzów też będą później. Astrofusy, mniam. Okej, dobra, słuchajcie. Właśnie, miałem się zapytać. Jest tutaj ktoś o takiej wdzięcznej ksywce Master Plemnia. Zastanawiam się geneza już od któregoś... Carl Sagan to ujrzał i wiedział, że było dobre. Usłyszałem Carl Sagan, ale nie widzę nic, co się stało. Nie pokazuje mi tutaj tego, jak to się nazywa. Nie pokazuje mi, co chciałem powiedzieć, alertu. W każdym razie dzięki. Cokolwiek się nie wydarzyło właśnie w tym momencie. Zaraz sobie może to sprawdzę. Natomiast tak, miałem zapytać się Master Plemnia na temat genezy twojego niku. A już widzę. Madeleine tutaj dała na Szampana ruskiego, za toasty, za Juno. Dobra, okej, przyda się. Ruski szampan będzie, pójdzie w ruch, jak to się mówi. A Master Plemnia, ja się tak zastanawiam, o co chodzi, co to za nick, skąd? Długa historia, okej, możesz pisać, pisz długą historię, a ja w międzyczasie będę robił tutaj... będę robił tutaj sondę Juno. Tylko jeszcze sprawdzę, dlaczego nie widziałem tego, kurczę, alertu. Pozwólcie, że jeszcze zrobię szybki test, jak to się mówi. Zasymulujemy sobie jakąś donację. Carl Sagan to ujrzał i wiedział, że było dobre. Okej, i słyszę, a nie widzę. Znaczy tu widzę, dobra. Natomiast nie widzę tu. Okej, już wiem dlaczego. Zaraz będzie wszystko widać już teraz. Po prostu zapomniałem, że tutaj mieliśmy ostatnio wyłączone, bo nie działało. A teraz już działa, ale było słychać w każdym razie. Dobra, już teraz wszystkie alerty działają, wszystko jest ok. A ja czekam na twoją historię, Master Plemnia. Słuchajcie, zrobimy to sobie na takim właśnie, na takim sześciościennym urządzeniu, które będzie nam zawiadywało całą sondą. Tak samo jak Juno właśnie też jest taką, takim sześciościanem, nazwijmy to w ten sposób. Widziałem, Atkup, widziałem. Bardzo fajny zresztą swoją drogą odcinek. 3 igry stoję na szybko, tak? To może next time. Więc tak, mamy sobie tutaj oczywiście naszą bazę, na której będziemy budować. Czego potrzebujemy dalej? Potrzebujemy oczywiście paneli słonecznych. Nie ma co prawda tutaj takich bardzo podobnych paneli słonecznych jak ma Juno, ale jest coś takiego, czym możemy to imitować, w miarę imitować. I to były chyba te panele. Tak. To chyba były te panele. Zaraz to obczaję. Oczywiście potrzebujemy 3 takich paneli, bo Juno ma 3 takie panele słoneczne. Są duże panele, które przy okolicach Ziemi są w stanie dostarczyć 14 chyba kilowatów, o ile mnie pamięć nie myli, energii. Natomiast tam, gdzie jest... O, one nawet są takie dosyć podobne do tego, co ma Juno. Też ten pierwszy jest mniejszy. Natomiast tam przy Jowiszu to będzie raptem już chyba około 500 W, więc nie zasilicie tym nawet, nie wiem, drogie panie suszarki albo drodzy panowie piekarnika. Cześć, Misio Kaku, witam ciebie z powrotem. No w sumie tu są jeszcze górna i dolna. No chodzi mi o to, że po prostu z tej strony mamy 6 ścian, na których możemy montować. Dobra. Co dalej mamy? Hex 2. Szkoda tego napisu tylko, bo kurczę tutaj... Chyba, że sobie wiecie co zrobimy? O, tak sobie zrobimy i będziemy mieli zasłonięty w miarę ten napis. I teraz tak, na jednym z paneli jest takie urządzenie do badania magnetosfery. Tutaj co prawda nie mamy... czegoś takiego. To wygląda jak dosłownie taki kluczek od puszki, jak chcecie otworzyć na przykład napój. Tutaj patrzyłem i nie ma niczego podobnego, co mogłoby spełniać taką funkcję, ale zrobimy inaczej. Mamy tutaj magnetometr. Proszę bardzo. Magnetometr jak najbardziej jest. Potrzebujemy tym razem jednego takiego elementu. Wstawimy to sobie tutaj. I teraz jak to się wysunie, to będziemy mieli na końcu tego panelu no takie coś, ale to jest za długie, dlatego trochę sobie to schowamy do środka na tyle, żeby nie wystawało nam mocno z drugiej strony, ale żeby też nie zajmowało nie wiadomo ile miejsca na końcu. No coś takiego to jest maks, jaki możemy tu osiągnąć, nie jest najgorzej. O, tutaj musi być, ok. Czyli mamy już jeden panel i mamy już magnetometr. Tylko będziemy musieli to wstawić pod jakiś hotkey, jakiś przycisk, skrót klawiszowy, żeby to wydobyć, bo inaczej to będzie w środku i nie sięgniemy. Na balonie to wynieść. Ok. To było dawno temu, byłem sobie w domu po szkole, biologia ostatnia i sobie myślałem, jaki będę miał oficjalny nick. TeamSpeak najpierw był. Chciałem dodać master, a potem plemnik, ale to bardzo głupio brzmiało, więc pomyślałem, hej, przecież na biologii było o budowie mchu. Więc wziąłem plemnię. Witaj w załodze Astrofazy. Okay. Witam Cię, Misio Kaku, z powrotem. Twoja kajuta czeka oczywiście na Ciebie. Złoty grania stosu prześciokąty pasuje jak hulał. Co my tu jeszcze ciekawego mamy? Właśnie, bo ja tak opowiadam o tej sondzie Juno, a my mamy przecież, że tak powiem, odcinek o tejże sondzie. O, i tutaj pod jedynką będziemy mieli panele, które się otworzą i razem wyjedzie też ten magnetometr nasz. Natomiast na kanale jest odcinek już o sondzie Juno. Także sobie możecie potem obejrzeć. Sonda Juno, tak sobie to nazwiemy. Ok, save. Dobra, mamy w tym momencie taki podstawowy jakiś tutaj... no, jak to się nazywa? Kształt, na którym będziemy sobie budować. Teraz co potrzebujemy dalej? Mamy już panele słoneczne, mamy magnetometr. Przydałaby się ta antena taka duża na samym szczycie, która powinna być. I zaraz sobie to skonstruujemy. Tylko damy sobie na początek takie coś może. O, i na tym zamontujemy sobie... co sobie zamontujemy? Też już to rozkminiłem. To pasuje idealnie, wygląda jak ta antena. Może wygląda... znaczy może nie będzie działało jaka antena, ale to sobie tutaj zamontujemy i wygląda faktycznie jak taka antena. Jeszcze jedna rzecz, a mianowicie musimy znaleźć sobie może coś takiego. Tak, to będzie tak zwany safe, w którym zlokalizowana będzie cała elektronika. Tytanowe ściany, więc jest to generalnie chronione przed promieniowaniem. A my sobie z tego zrobimy właśnie ten safe. Teraz całość... nie, tutaj trzeba to przenieść wszystko na dół. O. O, w ten sposób. I będziemy mieli osłonkę i na ten safe założoną antenę naszą. Zaczyna to nabierać kształtów. Usmażmy frytki, dużo frytek, bardzo dużo frytek. Okej, okay. Spoko, smaż, częstuj wszystkich. Wyniesiesz to Atlasem 5? No byłoby fajnie, tylko że spróbujemy zrobić takiego Atlasa 5 też. Największa basicowa antena to jest... czekaj, która to była? No tak, ale to jest taki parasol, on nie będzie tutaj pasował, wiesz? Gdzieś tu było, to jest to. Jak to byśmy tutaj zamontowali... patrz, nie? Znaczy nawet tego nie mam jak zamontować w tym momencie. Ale załóżmy o tak. Jakbym to rozłożył, to by było strasznie wielkie. To w ogóle nie pasuje, bo nie ma czegoś takiego na naszej sondzie, że tak powiem. Że tak to nazwę. O. Dobra. Mamy już schowek, znaczy ten schron cały. Mamy antenę. Tak naprawdę trzeba dać może jakąś faktyczną antenę jedną. Nawet niekoniecznie antenę, wiecie, tylko tak, to tego nie będziemy rozkładali, to będzie imitowało... co to może imitować? Tam jest kilka takich urządzeń, ale może troszkę jednak to trzeba w dół schować. O. Są tam takie specjalne... nazwałbym to... znaczy nazwałbym to, po prostu są to specjalne takie detektory, które mają cząstki naładowane wyłapywać. Elektrony i inne tego typu badziewie. O, więc są takie trzy. Damy sobie tutaj jeszcze jeden. Na jednej ze ścian musimy też zamontować urządzenie, które używane jest do zaglądania sobie, że tak powiem, pod chmury. Zaraz to zrobimy. Co by tutaj zamontować? Co tu wygląda fajnie? Co tu wygląda spoko? To nie wygląda spoko. Coś płaskiego takiego trzeba dać. To też nie, to jest za małe. Może to. To też jest za małe. Może to. Nie. Nie, nie, nie. To też nie. Wokół Jula krąży piłka do koszykówki i nie udowodnię, że tak nie jest. No taka prawda jest. Zapomnij o piłce. A o co chodzi z piłką? Bo już nie pamiętam, szczerze mówiąc. Przypomnijcie mi. Juno Galileo. Dobra, wiecie co? Bo nie wiem, gdzie jest to duże takie coś, więc na razie damy sobie mniejsze takie coś. Ale zanim to zrobimy, to na dole musimy też... Tylko jak to zrobić? Jak pod kątem to zrobić? Nie da rady pewnie. No to tak będziemy musieli to zamontować. Jest coś takiego, też taki... tę stronę. Albo tak, o. Jest taka właśnie, taki element, który będzie tam sobie, to się nazywa Wave. Składa się z dwóch elementów, z takiej właśnie anteny jakby, podwójnej. Oraz z cewki specjalnej, ale to też nie będę wam wszystkiego zdradzał, bo wam opowiem i nie będziecie oglądać później filmu na YouTubie. Natomiast jest coś takiego, a tutaj sobie zamontujemy tę cewkę, tylko z czego ją zrobić? Z czegoś małego trzeba ją zrobić. A tu nie ma małych rzeczy, to wszystko jest olbrzymie. No może... To też jest duże, to też jest duże, to też jest duże. To jest... Zaraz, znajdziemy coś innego. O, wiem co zrobimy. Zrobimy tak. Gdzie są płytki różnego rodzaju? Tutaj są. Super, o to chodzi. Tak to zrobimy. Tak to zrobimy. To będzie wyglądało jak w prawdziwym. Jak w prawdziwej Juno. Taka właśnie płyta, na której są detektory. Zaraz sobie je przyczepimy, tylko czy my mamy jakieś takie małe rzeczy? A ten jest jeszcze większy. Od wielkości. To już jest najmniejsze co mamy. No to trzeba będzie znaleźć coś jeszcze mniejszego. Jakieś małe, dosłownie coś. Też nic takiego tutaj nie ma. Chyba że... O, wiem co zrobimy. Tak. Tak, po prostu zasymulujemy sobie istnienie tutaj takich właśnie płytek specjalnych. Skanerów, detektorów. Dobra. Troszkę za wysoko. I może jeszcze jeden rządek. Ok, pięknie. I teraz to, co musimy zrobić, to wszystko to dopchnąć do środka. Ok. Pięknie, po prostu pięknie. Zaczyna to przypominać naprawdę Juno. Jestem pod wrażeniem. Ok, to też. I to tak samo. No, dawaj, 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 bo szkoda czasu. Aha. I to tak samo, o. Nie wiem jak wam, ale mi to przypomina sondę Juno. Dobra. Po prostu jest pięknie, o, o to chodziło. Zapiszmy. Co to jest? Co? W KSC? Co? What? Okej, tu widzę jakieś te malinowe historie się rozgrywają. To jest sonda Juno. Na prawo od narzędzia do przesuwania, tak? Ach, to! Dobra. Super, o to mi chodziło. Dzięki wielkie. Troszkę pod kątem powinienem to zrobić. O, i tak samo to. Dobra, teraz będzie pięknie. Ekstra. Człowiek się codziennie czegoś uczy nowego o tych kerbalach. Więc tak, tu mamy jedną część tego urządzenia, tu będzie druga część tego urządzenia. Gdzie ta cewka jest? Nie ma. Ale wiem, co możemy wykorzystać. Wiecie co, tu są takie fajne RCS-y. Jakie one są wielkie? Czy to wszystko musi być takie wielkie? Dobra, zrobimy to tak. Potrzebujemy jakiegoś słupka najpierw, ale oczywiście nie będzie pewnie, no bo po co miałoby być? Nie, nie o to mi chodziło zupełnie. Tutaj też się nie da niestety. Myślałem, że z tego zrobimy sobie jakieś elementy dodatkowe, no ale nie ma. Nie ma to nie ma. Ten słupek jest za duży zdecydowanie. Ta belka jest za duża. Jakieś pomysły? Potrzebuję takiego słupka, na którym zamieścimy RCS. Ale nie wiem, czy coś takiego znajdę w ogóle. Cud planina jak zawsze. Cześć Bosman George, witam Ciebie. Na czym to umieścić? Teraz pytanie. I pytanie, czy w ogóle będzie coś, do czego będzie można to przyczepić. No nie wiem. Nie wiem. Byłoby fajnie, bo on ma takie RCS-y, ma na takich dyszach specjalnych i dzięki temu można obracać tą sondą. Szybciej lub wolniej. No właśnie nie mam zbyt wielu modów. Na antenie niestety tego nie zamieszczę, a byłoby śmiesznie, gdyby można było to wyciągnąć i na antenie to zamieścić. No niestety. Tu się nie da. Na tym też się nie da. Nie. To jest fajna rzecz. Dosyć długie, ale niestety też nam się tu nie przyda. Dobra, na razie się tym nie zajmujmy, bo szkoda czasu na to, może później przyjdzie coś do głowy. Na razie musimy sobie zrobić tę drugą ścianę, czyli właśnie to chyba będzie tutaj, z tej strony, tak. Tutaj musimy dać te różne urządzenia. Tu są takie trzy jakby tafle. Staram się tak po prostu używać jakichś słów zamienników, żeby nie mówić jeszcze raz tego samego, co w filmie było. O, tu sobie zrobimy taką. A tu sobie zrobimy taką, o. Tam coś jeszcze było, ale nie pamiętam co. Kurczę. Elevon 1 w aerodynamice, tak? Zaraz zobaczymy. Oj, weź to teraz znajdź. A jest, Elevon 1. Nie, to za duże jest, mój drogi. Dużo za duże, niestety. Poza tym do tego pewnie i tak byśmy nic nie przyczepili. No, dużo za duże. To też jest za duże. No właściwie nie ma takich rzeczy, które by się tu przydały. No mniejsza, trudno. Przyczepimy je bezpośrednio. Przyczepimy je sobie bezpośrednio. No i może w sumie to zróbmy od razu. Potrzebujemy tutaj i z drugiej strony w tamtą stronę. I teraz sobie to przestawimy odpowiednio. No właśnie one powinny być nad tym, a nie tutaj przy tym, no ale co zrobić? Nic nie zrobimy już z tym, niestety. A to sobie w drugą stronę damy. O, pięknie. Już mamy RCS-y. Nie wiem, czy one są... Chyba są ok. No tak, mogłeś jeszcze jedną noc zarwać, a potem by było. Ładnie. Właśnie, swoje projekty wysyłajcie na maila kerbale@astrofaza.pl i wtedy później w drugiej części będziemy sobie je sprawdzać. Juno Probe, ja sobie jeszcze zerknę na zdjęcie, bo nie pamiętam dokładnie gdzie co było ustawione. To było tak, nie, inaczej to było. Jedno pod drugim. Nie, teraz złe narzędzie. Jedno pod drugim. 1, 2. A to było takie mniejsze tutaj, o. I tu już nic nie było więcej z tej strony. Tylko musimy to oczywiście teraz wszystko też włożyć jakby niejako do środka. Żeby nam tak nie wystawało aż. Ok, i jeszcze to. Tarara. Super. Mamy jakieś tutaj coś zasymulowane, że tak powiem. A to mi się nie podoba, że tam na górze wystaje, więc musi być tak. Chociaż powinno troszkę wystawać. Nie, to dolne powinno trochę wystawać. O. I tak to sobie zostawmy póki co. Jak wziąć projekt z Kerbali? Musisz wejść w katalog Ships, jak zapiszesz już to sobie i tam będziesz miała pod taką nazwą, pod jaką zapisałaś lub zapisałeś. Macraft. Pewnie raczej zapisałeś. Dobra, co my tu jeszcze mamy? Z jakiś widok z drugiej strony na Juno. Cały czas z tej samej strony jest widok. Nie podoba mi się to. No, jest to prawie Juno. Ok, dobra, zajmijmy się teraz sekcją silnika, może w międzyczasie, bo gdyż, ponieważ czymś trzeba tę sondę napędzać. Ja sobie już wcześniej znalazłem odpowiedni silnik. On się nazywa... Gdzie on był? Tutaj. Induktor się nazywa. Indukcyjny jakiś pulsacyjny silnik. Chociaż to chyba jest troszkę za duże. Mam wrażenie. A może i nie jest? To był ten? Tak, 35 kN. 35 kN. No chyba nic lepszego nie znajdziemy, szczerze mówiąc. Ten ma 19. Dobra, trzeba go tylko oczywiście wepchnąć do środka maksymalnie, żeby nam tutaj nie przeszkadzał. O, tak sobie to zrobimy i wygląda dosyć to fajnie w tym momencie. I to jest silnik, który chodzi na argon, więc musimy tutaj sobie dać dużo argonu, żeby nam nie zbrakło. Trochę będziemy robić tak zwany cheat, na takiej zasadzie, że będziemy pchać do środka wszystko jedno w drugie, wtedy nam się więcej zmieści. Pyr, pyr. No dokładnie, cinematic trailer w KSP. Czyli tak, zbiorniki z argonem są nam teraz potrzebne. To są chyba najmniejsze, nie? Tak. To dajmy ich sobie maksa. Dajmy ich sobie na maksa. I wepchniemy je do środka, żeby nie przeszkadzały, ale też nie za głęboko, żeby nam górą nie wyszły. I jeszcze raz. Argonu nigdy za wiele, pamiętajcie. Ile to waży, żeby nam też jakoś specjalnie dużo nie ważyło. 2 tony na razie, to jeszcze można... Jeszcze będziemy pchać tego argonu, czy nie? Wystarczy. Myślę, że spokojnie tyle argonu wystarczy. Tutaj raczej trzeba będzie pójść, że tak powiem, w energię jeszcze. Bo nie mamy tutaj prądu zupełnie. Na tyle, żeby nam te panele wystarczyły. sobie tutaj wsadzimy jakieś, może nie wiem co. Co tu można wsadzić? Może jakiś mały reaktor jądrowy? Więcej argonu. No Juno jest rozmiarów boiska do koszykówki, dokładnie. Dobra, jakie mamy możliwości, jeżeli chodzi o prąd? Ile nam ta bateria będzie dawała? Tylko 3 na sekundę, to strasznie mało jest. Ja potrzebuję czegoś lepszego. Dobra, najmniejszy reaktor jaki mamy. Najmniejszy reaktor jaki mamy to jest... To jest duży reaktor niestety. Chociaż nie, jest to dosyć małe. Ile to nam da? 60 na sekundę jednostek. Optymalna temperatura 750. Tylko czym to chłodzić? Bo jak zwykle jest problem z chłodzeniem później. No to możemy niby dać coś takiego, tylko znowu tego nie wychłodzimy, kurczę. Chyba. Chyba, że wychłodzimy jakoś. Przyczepimy takie radiatory do niego, o. Wygląda to koszmarnie po prostu. Ale spokojnie, schowamy to do środka. Natomiast pamiętajcie, że czegoś takiego w sondzie Juno nie ma. To jest wszystko na zasadzie baterii słonecznych robione. O, nawet się zmieściło, proszę bardzo. Tylko musimy oczywiście reaktor jeszcze móc wystartować. I tak samo te nasze, jak one się nazywają? Nasze radiatory. Czyli tak, wejdźmy sobie pod może 2 i na 2 damy tak, 1, 2, 3. Będzie tak, activate radiator, niech on sobie będzie aktywny cały czas i startuj reaktor. A pod 3, żeby nam to nie wybuchło w razie czego, damy sobie deaktywację reaktora, o. Teraz możemy to sobie bez problemu schować. Będzie śmiesznie. Wszystko się schowało wewnątrz. Jest super. Radiatory pomiędzy panele będzie srebrne jak Juno. No, aha, jest model sondy, no ale tutaj tego nie wrzucimy, wiesz? To jest model, jakbym gdzieś chciał go użyć w jakimś programie, na przykład do tego, jak to się mówi, do 3D. No i co, teraz nie zamontujemy tego? Inaczej. Ach, teraz będzie inny problem, innej natury, że tak powiem. Problem natury takiej, no i tyłek tak zwany. Jak to teraz zrobić? Bo na tym niestety... Jak mu tam? Na tym, Boże, no... Patrzcie, słowa mi brakuje. No zupełnie nie o to mi chodziło. Na tym reaktorze po prostu nie da rady zamontować nic na górze. I taki jest problem. Natomiast chyba uda się to zrobić za pomocą tej płyty. Miejmy taką nadzieję, że się uda. Yes! Teraz możemy to sobie z powrotem... zamontować. Pięknie po prostu. Wszystko jest pięknie. Ankieta czy się uda? Proszę bardzo. Czemu ma się nie udać? Ale jak chcecie ankietę czy się uda, to zrobimy ankietę czy się uda. Czy się uda? Uda. I już są opcje ankiety, możecie głosować. Proszę was bardzo. chcieliście, to macie. Natomiast teraz te ankiety są jednak lepsze, tak jak patrzę. Jest je ciężej zauważyć, ale fajniej wygląda ten motyw wyboru. Nuk-nuki basicowe. Co to są nuk-nuki basicowe? Nuk-nuki. O, Slajek! Dzięki wielkie! Na waciki dla Imperatora. Myślę, że całkiem sporo wacików uda się kupić. Dzięki wielkie, naprawdę bardzo mi miło. Natomiast tak, co chciałem powiedzieć teraz. Mamy już prąd, mamy już... co mamy? Wszystko mamy praktycznie tutaj na górze. Teraz brakuje nam tylko... Właściwie nie wiem, czego nam brakuje. Tutaj coś było jeszcze na 100%. A, dobra. Już wiem, dlaczego mi dałeś tamtą sondę. Juno. Mogę ją sobie tam pewnie obracać i zobaczę, czego mi brakuje jeszcze. Słuszna uwaga. Coś nie kumam dzisiaj. 3D Model Viewer. Super. Dobra, i teraz już widzę co i jak. Tutaj są te trzy panele, o których mówiłem. Tu nie ma nic. A, tu jest JunoCam po prostu tylko. Tu jest JunoCam i jeszcze jedna taka rzecz, nazwijmy to. Więc tu damy sobie JunoCam, a JunoCam zrobimy sobie, zaraz wam pokażę z czego. To nie, bo nam będzie działało, ale tu mieliśmy coś takiego, taką małą kamerkę jakby. To było właśnie to. I JunoCam zrobimy sobie w ten sposób, że to też postawimy na głowie, jak to się mówi. Aha, w ten sposób. I teraz włożymy to do środka, tak żeby wystawała tylko kamera. Super, o to mi chodziło dokładnie. Mamy JunoCam, to jest to, dzięki czemu będziemy robić zdjęcia sami, znaczy ludzie będą mogli wybierać, co mamy sfotografować. I tutaj musimy znaleźć jeszcze jedną rzecz, niech to będzie... co to może być? Coś nieaktywnego, żeby nam nie zadziałało i nie zaczęło odpychać sondy w pewnym momencie. Czy tu mamy jakiś taki element? Nie bardzo, ale mamy taki element i to jest fajna rzecz, bo z tego zrobimy, to wygląda praktycznie dokładnie jak kołowrotek dla chomika, bo tak to nazywali. Wygląda świetnie, idealnie po prostu. Po prostu o to mi chodziło. Proszę bardzo, pięknie. Mamy już prawie, że wszystko. Szkoda mi tylko tych dysz takich, no nie ma tam niestety opcji na to. A, i na dole jeszcze musimy dać jeden element. Na dole też musi być jeden element. Bardzo ważny, tylko co to może być? Może to być to. O. Tak zrobimy i tak będzie. Nawet spełnia podobną funkcję, więc może tutaj być. Pięknie. Bardzo pięknie. No dobra, właściwie to można już zakończyć chyba budowę na tym poziomie. Jeszcze tylko sobie zróbmy jedną rzecz. Tak, tutaj pod jedynką mamy panele i booma, pod dwójką mamy włączenie reaktora, pod trójką mamy wyłączenie reaktora i pod czwórką sobie damy to. Super. Pod czwórką sobie będziemy to otwierać. I czy coś jeszcze jest potrzebne, czy nie? To chyba jest wszystko. Chyba jest wszystko. Mamy sondę Juno właściwie, można powiedzieć, gotową. Mam wrażenie, że się nie uda. Co ma się nie udać? Tak, chcemy wysłać na Jula po prostu naszą wersję sondy Juno. Okej. A, trzeba tutaj zrobić troszkę inaczej jednak. Bo to... To powinno być jednak trochę wyżej. O, w ten sposób mniej więcej. I tu jeszcze powinniśmy mieć takie elementy dziwne. Ale nie wiem, czy to się uda, szczerze mówiąc. Więc może już lepiej nie kombinować. Może to? Też się tu nie chcę przyczepić. Pełne banany! Nie Juno, tylko Julo. W sumie możemy zmienić nazwę na Julo, dlaczego by nie? W końcu lecimy na Jul. Okej. Okay. Czy ktoś zna jakiś sposób, żeby... Z jakiegoś powodu mi się myszka zgubiła. Czy ktoś zna jakiś sposób, żeby sięgnąć jeszcze tam do tego... Dlaczego nie mam myszy? No dobra, jest już. Czy ktoś zna jakiś sposób, żeby sięgnąć tam do tego reaktora jeszcze? Czy to już jest niemożliwe w tym momencie? Bo chciałbym jeszcze mu ustalić mniejszą, że tak powiem, moc. Bo na 100% to on się po prostu tam zagrzeje. No nuk-nuki tak, tylko że kurczę... One się niby nie grzeją, ale one dają strasznie mało mocy. Nasz silnik potrzebuje dosyć sporo. Chyba już niemożliwe jest tam wejście do środka i sięgnięcie tego. Chcielibyśmy nowy tam wrzucić. Chociaż w sumie może to nie jest głupi, tylko te nuknuki ważą w cholerę pewnie. Ile to w ogóle waży już? 2,6 ton, 2,5 tony mniej więcej. Sprawdźmy te nuknuki. Tylko 3 na sekundę, no to co to jest? Ile to waży? 100 kilo, 150 prawie, że... A to będzie za ciężkie. Nie ma sensu. Ach jest, dobra, super. O to chodziło. Dobra, dzięki, że zauważyłeś, że wyszło nam to tutaj. Bardzo dobrze. Power setting sobie weźmiemy na jakieś 20%. To nam powinno wystarczyć spokojnie. A później będziemy się martwić. Okej, moi drodzy. Okej. A, tu jeszcze miało być to jedna rzecz. No i baterie by się przydały, jakby nie patrzeć. No tutaj sobie wstawimy baterię. Jedną, drugą. Baterii nigdy za wiele. Napchajmy do środka wszystko, co się da. Super. Baterie też już mamy. Tu mi brakuje tylko jednego elementu, żeby to wyglądało tak, jakbym chciał, żeby wyglądało. Ale nic takiego nie widzę, kurde. Niestety. To jest za wielkie. Też jest za wielkie. Chyba, że w drugą stronę. Nie, nie, nie. Za duże. Coś prostokątnego potrzebuję. I nie ma. Chyba, że... O, tak zrobimy. Dobra. I to nam się tutaj nada. Super. Może jest troszkę za duże, ale przynajmniej... Jest tak, jak powinno być. No pojemne, pojemne. Co ma być niepojemne? Okej, tu mamy wszystko, mamy wszystko. Dobra, można montować rakietę teraz. Czyli tak, musimy zrobić sobie teraz moduł o wdzięcznej nazwie Centaur. To będzie taki moduł końcowy, który nam to wyniesie. No, potrzebujemy na pewno zbiornika z palyfem. a damy sobie ten duży zbiornik. Bo czemu by nie? Duży zbiornik i silnik niech będzie ten terrierek. Terrierek nam się tutaj nada jak najbardziej. Tylko jeszcze jedna rzecz. O. Jeszcze owiewka nam się przyda jakaś. Pamiętajcie, że bez owiewki lecieć to jest ryzyko. Teraz pytanie, gdzie one są? Tu są chyba. No i dobra, niech będzie, że taka. Tutaj centra, tylko myślę, czy nie zrobić tego większego jednak. Osobno sondę i rakietę nośną. A to też nie jest głupi pomysł. Sonda Jula, nazwiemy to sobie tak. Natomiast damy sobie to jeszcze tutaj do tych... Nie, gdzie to było? Tutaj to było. Niestety tego nie mogę tutaj zapisać, tak. Także trudno. No to budujemy normalnie. To teraz nazwiemy sobie sonda Juno Atlas 5. O. Na takiej zasadzie. Jeszcze muszę sobie teraz zobaczyć tego Atlasa, jak on dokładnie wyglądał. Atlas 5. Pamiętam, że miał takie małe boostery na dole. Okej, tu mam taki myk. Jak to wygląda? No spoko, tylko kurczę, trochę mi to nie pasuje. Wiesz co, bo ten czasami nie działa po prostu, więc lepiej dać dwa. Nie, tutaj trzeba dać większy temat w ogóle, bo nam się to nie wyniesie dobrze. Gdzie mamy większy dekupler? Może w ten sposób. Trzeba jeszcze pamiętać, że musimy dolecieć na Jula. Gdzie jest teraz owiewka? Owiewka będzie tutaj. I pięknie, owiewkę mamy. Tu sobie damy teraz inny zbiornik, trochę większy. Tylko gdzie one są teraz? Są takie zbiorniki. Nie ma nic lepszego? Poważnie? Jajca. Ten jest za duży. Ten jest nie od tego. Ten jest jeszcze mniejszy. No ten jest brzydki po prostu, o to chodzi. Ale co zrobić? Trzeba zamontować brzydki po prostu. Okej, to będzie nasz Centaur. Śmieszny jest. Tu damy mu jakiś taki silniczek. Jaki? Może ten będzie dobry. 1000 kilonewtonów, całkiem spory. Nawet podobny. Czy mamy coś jeszcze? To są te zwykłe silniki. No dajmy na to, że będzie ten. Dajemy znowu dekupler. Może jednak większy damy. Gdzie one są? Nie, to jest ten mały. A mi jest potrzebny większy. Tu jest, dobra. Trzeba będzie to spiąć jeszcze tymi, kurcze, jak one się nazywają? Stracami, bo nam się to rozleci po prostu najzwyczajniej w świecie. Start około 4 rana. A która jest godzina w ogóle? 20:55, jeszcze spokojnie. Natomiast wiesz, no słuchaj, no chcemy zrobić jak najbardziej realistycznie, tak? Więc musi to jakoś wyglądać. No i teraz robimy sobie... W sumie to jest takiej samej długości, można powiedzieć. No i teraz robimy rakietę główną, tak? Czyli to. Ile ona ma tam silników? Atlas 5. Taki podwójny silnik z tego co widzę chyba. RD-180. Czy my coś takiego tutaj znajdziemy? I czy to w ogóle uniesie tę rakietę? Rhino to jest jakiś dużo większy. Chociaż to jest podwójny silnik jak najbardziej. Więc można zamienić jedno tym na to. Tu mamy taki podwójny silniczek. Bo samego takiego gołego to chyba nie będziemy mieli z tego co widzę, niestety. Tu jest jakiś, ale to jest jakiś silnik Wasimira, więc to byśmy musieli cudawianki jakieś podłączać. Dobra, no i boostery. Ile tych boosterów tam jest w zależności od konfiguracji? My damy sobie 5 boosterów, o ile można w ogóle. I o ile są takie. To są za duże boostery. Zresztą, kurczę, na paliwo stałe je dawać to też jest trochę słabo. Tu można by je tak dać. Byłoby śmiesznie. Ale zrobimy chyba je na paliwo ciekłe, mimo tego, że tam są na paliwo stałe. Koła zamachowe 10 Kerman są tam w tym Octo. Znaczy tym Hexo. Także tam nie trzeba dawać. Alkoholyzyną, dokładnie. Alkoholyzyna. O, dobra, zrobimy sobie tutaj z jakichś wąskich zbiorników po prostu na paliwo ciekłe. I tyle. Jakie mamy najwęższe? Najwęższe pewnie będą zbyt grube, tak? Chociaż nie, mogą być. Dobra, tak sobie zrobimy. Dajmy sobie tutaj to... Co to jest w ogóle? Z tego jeszcze chyba nigdy nie korzystaliśmy. To jest jakiś hydrauliczny. Śmieszne. A zwykły dekupler? Ejection Force 250. Natomiast tu mamy aż 450. No może byśmy użyli tego. Tego jeszcze nigdy nie używaliśmy w sumie. I tu sobie przyczepimy zbiorniki. Raz... No co jest? Okej, bądź mądry, pisz bajki. Dobra, udało się. Już się bałem. O nie. Tutaj były takie fajne właśnie. O, użyjemy tego. Będzie jak w prawdziwym. Prawie, że. I silniki. Dajcie mi silniki. Gdzie są silniki? Tu są silniki. Widzicie, tak płakaliście, a już mamy praktycznie gotowy pojazd. Mamy sobie takie silniki. No i oczywiście trzeba to wszystko też jeszcze obniżyć będzie. Jeszcze troszkę niżej. I chyba będzie ok. No i dobra, mamy rakietę, nazwijmy to Atlas 5. Pytanie, czy ona w ogóle poleci. Mamy rakietę tak zwaną Atlas 5. Okej, tu sobie to połączyliśmy jeszcze. Mamy Centaura i mamy naszą sondę Juno. Boostery na saletrę z cukrem, dokładnie. Te silniki są chwiejne, ale fajnie wyglądają. Najwyżej zmienimy je. Dodajmy sobie jeszcze podstawki, żeby nam to ładnie trzymało. Aż tyle to ich nie potrzeba, ale damy sobie 3, żeby nam trzymało ładnie rakietę. I teraz tak. 3 silniki. 4. silnik. To nam ma wynieść wszystko. Przewody paliwowe by się przydały jeszcze jak najbardziej. Pytanie, czy się uda w ten sposób. Nie, nie udało się. Dobra, trzeba to zrobić pojedynczo niestety. No nie, 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 nie. Zupełnie nie o to chodziło. No i coś kaleczę to. Pytanie, czy to wystarczy gdziekolwiek dotknąć, ale mam wrażenie, że wystarczy gdziekolwiek. No chyba bez przesady, żebym musiał aż tam. Chociaż z drugiej strony nie wiadomo. Lepiej to zrobić tak. No i jeszcze by się przydały jakieś pewnie stratsy, żeby nam się to nie rozleciało, nie? Szparagi i stratsy, dokładnie. Skończymy budować i zrobię T-time'a, także spokojnie. Ok, spróbujemy, może nie będzie wąsów. Może się uda. Chyba jest ok. Chyba jest ok. Jeszcze z tej strony. No właśnie, tu się obawiam wąsów. Może tak zrobimy. No i to będą niestety wąsy. No to sobie darujemy. Myślę, że wytrzyma. Dobra, zapiszemy to. Chyba jest gotowa rakieta, nie? Czy mi się wydaje tylko, że jest gotowa? Koszmar perfekcjonisty. Wydaje mi się, że jest gotowa, czy jest gotowa. Nie wiem, zerknijcie jeszcze swoim okiem, tak zwanym. A ja sobie tutaj poprzestawiam wszystko, żeby było w odpowiednich stage'ach. To musi wszystko iść razem, potem to odpada, uruchamiamy silnik, później owiewka, później to i później tamten silnik. Wszystko niby jest ok. Lotki nie, Atlas 5 nie ma lotek żadnych. Dobra, słuchajcie, robimy tea time, ja do Was wracam niedługo. No i spróbujemy wystartować, polecieć na Jula, albo przynajmniej wystartować. Dobra, jestem z powrotem, widzę, że nawet się nie rozeszliście, więc jest całkiem spoko, a my za chwilę puszczamy naszą rakietę Atlas 5, a przynajmniej coś, co miałoby wyglądać jak Atlas 5, razem z sondą Juno. A dlaczego to robimy? No bo dzisiaj sonda Juno weszła na orbitę wokół Jowisza i właśnie z tego powodu mamy taki, a nie inny live. Ja już przełączam na Kerbale. No i co? No i jedziemy dalej z tematem. Nie wiem, czy Wam widać, czy nie widać. Mi się niestety tutaj coś wykrzaczyło, ale zaraz sobie to poprawię. O tak, jeszcze widać przez chwilę naszą bazę księżycową, którą robiliśmy ostatnio. Dobra, wszystko działa, no to jest fajnie. No, no, Michael Bay zaraz będzie równy, uda się. Zaraz zobaczymy. Ja na Twoim miejscu bym nie mówił tak pochopnie. Jest całkiem duża szansa, że to się po prostu najzwyczajniej w świecie uda. Tylko tak, jeżeli mamy lecieć na Jula, to ja muszę włączyć kalkulator kerbalski. Space Program Kalkulator, przez C się pisze po angielsku. I musimy zobaczyć, jak ustawić nasz Kerbin tak, żebyśmy dolecieli na Jula. Czyli tak, Kerbin, tu bierzemy sobie Joule. Mniej więcej 100 km niech będzie nasza orbita. Ok, on musi być mniej więcej 96,5 stopnia, także tak sobie najpierw ustawimy nasze orbity i wtedy dopiero będziemy startować naszą rakietą. Idealnie zdążyłeś się umyć, no nie, no świetnie, po prostu Master Plemnia to jest informacja, jakiej wszyscy tutaj oczekiwaliśmy. Dobra, stacja radarowa, a w stacji radarowej możemy zmienić nasze orbity. Czyli tak, tu mamy Kerbin, w tę stronę on się będzie poruszał. A tu mamy, gdzie mamy Jula? Mamy Jula tutaj, więc jeszcze to niestety musi sporo potrwać, zanim planety się ułożą w odpowiednim kierunku. No niestety Jula jest bardzo daleko, więc jego prędkość orbitalna nie jest zbyt duża. No i musimy poczekać sobie na to. A ja w międzyczasie poczytam, co tam macie ciekawego do powiedzenia w komentarzach. Czy zamontowałem paliwo do RCS-ów w sądzie? Nie zamontowałem i to jest słuszna uwaga, trzeba to będzie zrobić, bo inaczej by się... Znaczy i tak byśmy mogli ją obracać najzwyczajniej w świecie kołami zamachowymi, natomiast w oryginale ich nie ma, więc jak najbardziej przyda nam się paliwo do tego. Cześć Atorros, witam Cię, przyszedłeś akurat na drugą część naszego live'a dzisiaj. Będzie smutno, jeśli cała godzina pracy pójdzie razem z Michaelem Bayem na herbatę. Oj, będzie smutno, dlatego Wedi, trzymaj kciuki, żeby tak się nie stało. Idę po kompot, nie no, po prostu tak, to jest ważny news. Okej, gdzie jest Kerbin w ogóle? Tak, już mamy dobrą orbitę. Właściwie nie musimy już dalej chyba tej orbity robić. I to jest mniej więcej to, co chcieliśmy uzyskać, także okej. Z drugiej strony mamy co? Mamy tutaj statek nasz i tu trzeba będzie się ewakuować. To tak zrobimy. Dobra, przechodzimy i startujemy. Zobaczymy, czy ta rakieta w ogóle wyniesie to w kosmos, a co dopiero na Jula. Ale miejmy nadzieję, że tak będzie. Dodamy jeszcze tylko te RCS-y na szybko. No tak, przyszedł na ciekawszą część. Nie budowanie z klocków Lego, tylko rozwalanie klocków Lego o podłoże. Dobra, jeszcze te RCS-y na szybko, paliwko. To damy sobie jakiś tam zbiornik podstawowy. Tylko gdzie on jest? Najmniejszy zbiornik bym poprosił. Xenon. To jest chyba najmniejszy zbiornik z RCS-ami. A tak sobie zrobimy go. Jak go przekręcić odpowiednio? Chyba w ten sposób. No to dajmy na to, że tu. I teraz go włożymy sobie do środka. I już mamy RCS-y. Tadam, proszę bardzo. Tak się bawimy. Okej, zastanawiam się, czy to nie jest za... mała tak naprawdę rakieta. Gdzie ona ma środek ciężkości? Tutaj, więc nie powinna nam się przewracać. No ale miejmy nadzieję, że będzie ok. Dobra, startujemy. Nie ma to tamto. Nie ma co czekać. Pamiętam, jak stawiałem pułapki na rodziców z klocków Lego. I co, złapali się kiedykolwiek? Czy po prostu nie chcieli, żeby ci było przykro i udawali, że się złapali? Dobra, mamy tutaj rakietę. Wszystko chyba powinno działać. 3, 2, 1, 0, startujemy. Bardzo ładnie leci, możemy nawet sobie tutaj troszeczkę zmniejszyć ciąg. Nie potrzebujemy tego aż tak dużo. Za chwilę właściwie będziemy odrzucać te zbiorniki zewnętrzne, co jest trochę śmieszne, bo niedużo nam tutaj dały, tak naprawdę. I zobaczymy też, przetestujemy te nowe separatory. Zobaczymy, jak to w ogóle działa. 3, 2, 1. Działa całkiem zgrabnie, powiem wam szczerze. Ok, tu już potrzebujemy niestety więcej ciągu. Wyniosło nas to na 5 km i teraz musimy się niestety posiłkować głównym członem rakiety. Nie wiem, czy to się uda, czy wyniesiemy to zupełnie na orbitę. Miejmy taką po prostu nadzieję. Bardzo dobre, Kononowicz Krzysztof, ok. A wy tam już zakłady robicie. Właściwie to można nawet włączyć zakłady jakoś na tym czacie. Nie wiem dokładnie, jak to się robi, ale chyba to nie jest dobry pomysł. To jest chyba nawet nielegalne, z tego co mi kojarzę. Siedzi tu ze mną Kamil, trener piłki nożnej. Nie wiem gdzie teraz, bo on co chwila jest w innym klubie. Trenerem piłki nożnej. To jest nielegalne? Ty się znasz na grach różnych, na przykład na piłce nożnej. Niedługo będzie legalne. Niedługo będzie legalne. Kamil obiecuje, że niedługo będzie legalne, więc możecie sobie zakłady robić. Trochę się boję, że jednak to jest zbyt słaba rakieta. Ona wygląda jak Atlas 5, ale nie ma osiągów Atlasa 5. Także może być różnie z tym. Na szczęście mamy jeszcze tego naszego Centaura, który nas może potem wynieść wyżej. Okej, 36 km to jest bardzo mało. Bagiety jadą. Wszyscy pozdrawiają Kamila. Kamil czuje się pozdrowiony. Dobra, odrzućmy to, bo nam jest to niepotrzebne, a jednak jest to dodatkowa masa. Co prawda lecimy w czerni, więc nic nie widać. Słabo. 58 km. Trzeba było poczekać na ranek jednak. Byłoby to bardziej efektowne. 67 km. Magiczny Kamil, tego jeszcze nie było, trochę jak Wielki Brat. Właśnie, jego słychać, ale jego nie widać. Taka jest prawda. 88, 89, 90, 99, kto da więcej? I proszę bardzo. Jeszcze nawet trochę paliwa zostało, możemy je rozdać oczywiście tradycyjnie. A potem nam zabraknie. Okej. Dobra, zbliżamy się do naszego apogeum. I za chwilę będziemy odpalać znowu silnik, tak, żeby nabrać prędkości i utworzyć orbitę. Tylko teraz pytanie, kiedy to zrobić, bo później będziemy mieli słabszy silnik, więc lepiej nie czarować tutaj za bardzo i zacząć dopalać wcześniej. Im wcześniej, tym lepiej w tym przypadku. Buzię widzę w tej rakiecie. Kamil, opowiedz coś o sobie, Piotra już znamy. Tajemniczy głos zza kadru. Dobra, oddalimy trochę widmo. A już się chyba skończył paliw, dokładnie. Dobra, włączamy następny silnik. A jednak nie zamontowałem tu teriera, tylko tę całą petardę wielką. To niedobrze, bo ona nam bardzo szybko zużyje całe paliwo, coś mam wrażenie. A może nie? Damian siedzi w kącie i płacze z zazdrości. Damian nawet nie wiem gdzie jest, ostatnio gdzieś mi zniknął z oczu i tak jakoś się nie pojawia zupełnie. Dobra. Okej. 91 na 118. To sobie podlecimy jeszcze tam. I zrobimy dokładnie na 100, żebyśmy mieli odpowiednią prędkość. Miejmy nadzieję, że delta V nam wystarczy. Teraz zobaczcie, jak o wiele prościej i łatwiej się steruje tak małą masą, jaką jest ta nasza sonda. Raptem 2,5 tony, co to jest? 97, 99, 100. I mamy pięknie, mamy jeszcze paliwo, wszystko się zgadza. A my jesteśmy na orbicie. Takie SpaceX prosto z Płocka. Dobra, nasza sonda jest już tutaj na szczycie. To jest nasz... nazwijmy to Centaur. Będzie żarł jak komary na Mazurach w lato, ok? Teraz tak, gdzie my mieliśmy tutaj? W tą stronę jest retrograde, prograde i tak dalej, a my musimy wystartować, zaraz wam powiem gdzie, w którym momencie, gdzieś tutaj. Gdzieś tutaj musimy sobie zrobić manewr. No powiedzmy, że tu. Zobaczymy, na ile dobrze się ułożyły już orbity naszych planet. O! Jesteśmy... Co to jest? To jest Jul czy to jest Dres? Nie, to jest Jul. No i dobrze, już nas złapał. Z Julem jest o tyle fajniej, że generalnie... sobie target. Z Julem jest o tyle fajnie, że on ma po prostu tak mocną grawitację, że jest ciężko w niego nie trafić po prostu. Pamiętacie jak było w przypadku na przykład Jili, który jest księżycem kartoflem i który praktycznie nie ma grawitacji. Podejrzewam, że nasz pojazd, którym tam polecieliśmy, miał większą. O, pięknie. Jaka odległość? O, 1 000 000 kilometrów, trochę daleko. Sobie zbliżymy może to jeszcze. Ale 1 000 000 kilometrów to nie jest znowu też tak mocno daleko, jakby nie patrzeć. I tak sobie to zrobimy, dobra. 1957 metrów na sekundę trzeba będzie tutaj niestety dopalić. Nie wiem, ile mamy delta V, ale miejmy nadzieję, że mamy. Okej, coś jest mocno nie tak, powiem wam szczerze. Bo w tym momencie jesteśmy totalnie odwróceni, a nie powinniśmy być. I pytanie dlaczego? Dres w kosmosie, okej. Niedobrze, bardzo niedobrze. Bardzo mnie to zastanawia, dlaczego tak jest. Nie mamy nic w drugą stronę skierowanego, chyba że po prostu napchałem do tej sondy tyle, że teraz mamy w dziwny sposób. Panele to sobie otworzymy później, spokojnie, bo generalnie dopiero jak wypalimy całe paliwo Centaurze, to będziemy... Ach, za 16 minut, więc się obrócę. Dobra, okej, w ogóle masz rację. Zagrzałem się i dlatego. Spoko. Teraz się wszystko zgadza. Paneli na razie nie otwieramy, bo chcemy zrobić tak, jak było naprawdę, czyli Centaur najpierw dopali całość, a potem dopiero się odłączy i wtedy dopiero sonda rozpostrze, dobrze to odmieniam, swoje panele słoneczne. Co wy się tak spokojnie, ludzie? Mamy, zobaczcie, ile prądu. Mamy jeszcze 2177 jednostek. Moglibyśmy tak sobie krążyć i krążyć. Panele włączymy w odpowiednim momencie. 42 sekundy. Przyspieszmy, to nie będziemy czekać, nie wiadomo ile. 20 sekund, myślę, że to już będzie ok. 47 sekund, jak najbardziej. Jestem ciekawy, ile ten silnik da nam delta V, zanim skończy się w nim paliwo. Bo może się za chwilę okazać, że tak naprawdę starczy nam spokojnie, żeby tam dolecieć, co byłoby bardzo ciekawe, szczerze mówiąc. Czyli jednak jest to bardzo wydajny silnik. Okej, to mi się podoba. Przejdźmy na widok mapy orbitalnej, żebyśmy nie przestrzelili. Okej. Zmniejszyć prędkość, zupełnie zmniejszyć prędkość. Jeszcze troszeczkę. A, jeszcze momencik. Dobra, super. Tak może być, Awa, dokładnie. Nam o osobie sumienia. Dobrymi cechami jest Kamil, tymi złymi Damian. Wszystko jasne. A skąd to wiesz? Może Kamil właśnie jest uosobieniem złych cech? Patrzcie, po prostu coś pięknego. Coś pięknego, to się udało, moi drodzy. Wyjdźmy sobie na jasną stronę. Centaur, teraz zobaczycie, co się stanie. Ja wyłączam na razie RCS-y, wyłączam też, jak on się nazywa, SAS, żeby nas nie blokował. I zaczniemy obracać Centaurem. On tak dokładnie zrobił, zaczął się obracać i w tym momencie wystrzelił sondę Juno. I sonda Juna dzięki temu obrotowi również się obraca. W tym momencie rozpostrzemy sobie nasze panele słoneczne i nasz magnetometr. I sonda Juno jest gotowa do drogi na Jowisz, czy też Jula w tym przypadku. Czy jeszcze coś możemy sobie włączyć tutaj? Możemy włączyć reaktor, ale to dopiero potem, jak będziemy... blisko Jowisza, żeby się niepotrzebnie nie grzał. Tu jest jeden tylko problem z tymi panelami, wiecie jaki? One się odwracają w kierunku Słońca, a w Juno tak nie ma chyba, z tego co kojarzę, więc troszkę ten kształt będzie zaburzony od czasu do czasu. Majestatyczne, dokładnie, ale piknie. No i co? No to lecimy. Niestety na przyspieszeniu ta rotacja nam zaniknie. Możemy sobie chyba pod czwórką mieliśmy te anteny. Tak, o. Anteny sobie rozwiniemy. Ten eksperyment nazywa się Wave. Bardzo fajna nazwa. I opuszczamy nasz układ planetarny. W oddali widać jeszcze Kerbin. Widać Muna i tam majaczy tak nieśmiało jeszcze Minmus na samym końcu. I już nie widać naszej planety. Jest mi jakże smutno. Aha, chyba będziemy musieli niestety zrobić, widzę, jakiś manewr tutaj. Bo coś nie do końca nam... Nie do końca nam coś tutaj chodzi to. Tak chyba powinno być ok. Właśnie tego nie do końca rozumiem, bo zawsze są jakieś problemy z tymi kurde orbitami. Czy co? Dobra, zapiszemy to i zobaczymy. Może nie trzeba będzie robić nic. Nie, jednak trzeba będzie robić. Ale to spokojnie, mamy nasz silnik pulsacyjny, więc sobie go za chwilę odpalimy i zobaczycie, jak będzie wyglądał. Obstawiasz aż 100? No to ładnie. Kamil powiedział, że to jeszcze nie jest legalne, dopiero będzie legalne, więc wiesz. 10 dni, 4 dni do naszego manewru. Raptem 9 metrów na sekundę. Ale sonda Juno też robiła manewry po drodze. Musiała właśnie włączać co jakiś czas silniki i kombinować. Dobra, godzina 30, godzina 20, 50 minut, 40, 30. Ciężko jest to dobrze uchwycić. 10, 9, 8, 7, 6... O, trochę się przestrzeliło, no ale co zrobić? Nic nie zrobimy. Dobra, SAS włączony. Odpalamy silnik. Słyszeliście, jak się załadował? No i dawać. Widzieliście, jaki fajny silnik? Zobaczycie go dłużej, jak będziemy wchodzić na orbitę. No i dalej nie wiem, czy to nas przechwyci, czy nas nie przechwyci. Trzeba będzie po prostu sprawdzić. Chyba się ustabilizowało, spoko. Chyba jest ok, dobra. Teraz już powinniśmy wejść normalnie na orbitę. Astrofaza, ufam tobie, stąd te 100 zł. Nie no, już teraz kto postawił na to, że dolecimy, to wygrał chyba. Mam wrażenie takie. No chyba, że nam jeszcze nie zadziała ten, jak on się nazywa, reaktor, albo zacznie się przegrzewać i nam w środku wybuchnie, bo zawsze może być też taka opcja. Pamiętajcie, że to w końcu reaktor. Okej. Szkoda, że nie można tego bardziej przyspieszyć. Trzeba do tych odległych planet lecieć. Nie jestem w stanie sobie wyobrazić, jak miałbym teraz lecieć do drugiego układu gwiezdnego. To musielibyśmy chyba po prostu na noc to zostawić i przyjść jutro. A żeby było śmieszniej, nasza prędkość przecież cały czas spada, bo jesteśmy na coraz wyższej orbicie. Słyszę się i dziwię, od kiedy to słychać dźwięki w kosmosie. Foxej, wyobraź sobie, że jesteś tą sondą i po prostu te drgania przenoszą się po twoim całym ciele, z ciele sondy i właśnie stamtąd słychać. Zresztą w ogóle nie interesuj się, stary. Jakby to miało nie mieć dźwięków, to nikt by w to nie chciał grać. Proszę cię bardzo. NASA potrzebowała na to aż 5 lat. Okej. Widzisz, NASA nie miała przycisku przyspiesz czas. Gdyby miała, to by pewnie też z niego skorzystała. Aha, dobra, będziemy na takiej bardzo fajnej orbicie. Mam nadzieję, że uda się na polarną orbitę wejść. Tak jak planowałem. Chyba się uda. Very well. Ciało sondy, amen, okej. Można i tak. Dobra, chciałbym, żeby to była... Żeby to była orbita polarna, ale nie wiem, czy się uda. Zresztą mamy jakieś strasznie małe okno na wejście. No ale i prędkość mamy całkiem sporą. Dobra. 1 496 kilometrów. Dobra, oficjalnie tego nie kumam. To się co chwila zmienia. Ktoś kombinuje coś z Jowiszem. Dobra, jesteśmy. Okej. Dajcie mi teraz spojrzeć na to, żebym wiedział mniej więcej, jak to ogarniać. Dobra, to będzie taka w miarę polarna orbita. Jeszcze sobie teraz tak. Przejdźmy na retrograde. Tylko że szybszych lat. Jakby przyspieszyli, no jasne. Zrobimy sobie troszkę mniejszą tę orbitę, żeby nam tak nie... żeby nie latać tak daleko. Czyli w tym momencie musimy odpalić silnik, moi drodzy. RCS-y są nam niepotrzebne. Za to jest nam potrzebny silnik. Jest nam potrzebny reaktor. Dlatego go sobie włączymy. A nie, sobie wyłączymy. Pod dwójką mieliśmy chyba reaktor włączony. Tak. I mamy od razu te nasze... radiatory, tylko pytanie, czy one zadziałają. Zobaczymy. Dobra, włączam. No i zdechł. Kaszle jak maluch. Dajmy mu się naładować. Czy się wyłączył nam reaktor? Chyba się nie wyłączył, tylko jest po prostu na małym zasięgu, więc takimi pulsującymi tymi będziemy chyba musieli zwalniać. No tak, rotację jeszcze trzeba wprowadzić do Juno, to prawda. Tylko że jak wprowadzę rotację, to jest duża szansa na to, że nam się to niestety rozchwieje za mocno. O, trzeba jeszcze troszkę szybciej, jak chcemy silnik włączyć. Kikaszlak. A to też jest śmieszne. Powinien nam dać odpowiednio dużo mocy. Dobra, przyspieszmy sobie troszkę. Niech się nam naładuje całość. Okej. Dobra, mamy znowu całość. Tylko jak daleko jesteśmy? Jeszcze jesteśmy niedaleko. Świetny jest po prostu ten reaktor. Zwiększ moc. No mogę zwiększyć moc, tylko że wtedy nam się zacznie grzać straszliwie, no. A już jest przegrzany, jak widzisz. Już jest przegrzany, zaraz się zresztą wyłączy pewnie. 30... na sekundę, ile nam ty dajesz? A ile potrzebuje ten silnik? Na pewno potrzebuje więcej. Flame out, specific impulse. W tym momencie nie ma nic. Natomiast jesteśmy daleko od słońca, jak widzicie. No i te panele słoneczne już nam dają bardzo mało, że tak powiem, prądu. Może z popychu odpali. Tak, radiatory są też włączone. On powinien mieć, że tak powiem... powinien mieć, jak to się nazywa? No... dużo większe radiatory niż nam tam się by mogły zmieścić do środka, dlatego też daliśmy takie małe. No ale niestety... ten nasz, jak mu tam... reaktor nie jest zbyt... nazwijmy to dobry. Tu sobie może damy na 900. Okej. No i co? Odpalamy znowu naszego kaszlaka. Może sobie to przypnę, będę widział mniej więcej co i jak. Odpalamy naszego kaszlaka. Ale niestety jego zużycie prądu jest niesamowicie duże. Nie, no myślę, że jesteśmy na tyle daleko, że spokojnie byśmy mogli to zrobić, tylko żeby potrwałoby to nam do jutra pewnie, nie? Jak świat znam. Też jest ciekawe, kurczę. Czy coś tu możemy wyłączyć na przykład, żeby nam nie pobierało mocy? Nie, wszystko jest powyłączane. Wszystko jest powyłączane. Natomiast 750 mamy. Czy wzrośnie nam temperatura? Na razie nam nie rośnie. 60 damy. Dajmy 100, a co nam szkodzi? Dużo szybciej się ładuje teraz, że tak powiem. No dobra, a z drugiej strony reaktor nam się nie przegrzewa, więc jest spoko. Ciekawe, czy jest jakiś... O, jakbyśmy na takie brzdżenie włączyli, to wtedy... wtedy jest ok. Ale to się bardzo powoli wszystko zmniejsza. Znaczy ta nasza prędkość. Dlatego to nie ma sensu, bo byśmy... Natomiast na takim jałowym prawie że biegu na spokojnie byśmy mogli sobie spowolnić po jakimś czasie. Dobra, dajmy mu jeszcze się... że tak powiem, przygrzać znowu. O. Teraz to idzie dużo szybciej. Najwyżej się rozleci. Nie, no dalej się już nie grzeje. Myślę, że to jest ok. Myślę, że to jest właśnie ok. Taki w miarę no, wydajny temat. Trzymaj alt i przyspiesz czas. No ja to rozumiem, że można tak zrobić, tylko że... W sumie... możemy zrobić i w ten sposób. Okej. Już więcej tego nie przyspieszymy. Jaką mamy odległość? 1489. Ciekawe. Mam wrażenie, że się zwiększa. Chyba coś się jednak psuje z naszym reaktorem. Albo mi się wydaje tylko. Ach, dobra, bo mamy przyspieszenie takie. Dobra, kumam już o co chodzi. Nie, jest dobrze. Z 1000 prędkość nam spada cały czas. Jest spoko. Wszystko się zgadza. Obłoczek wstydu. Dobra, wiecie co? Zrobimy inaczej, bo to szkoda czasu. W ten sposób i tak możemy to zrobić, ale sobie damy po prostu cheata na prąd. Jak widzicie, spokojnie nam wszystkiego starczy. Damy sobie cheata na prąd. Bo szkoda czasu, a faktycznie jeszcze projekty wasze muszą pójść. No i w ten sposób, tylko tak, tam na 5000 km. Tylko ja nie wiem, czy tu 5000 km to nie jest za mało, szczerze mówiąc. Można teraz sprawdzić. Na 5000 km zaraz zobaczymy, czy da się zejść. Może lepiej tego nie robić jednak. I bierzemy się za wasze projekty. Weźmy sobie jakieś tam... O. I tak może być, dobra. Weźmy sobie to w ten sposób. Nie będziemy tego, że tak powiem, robić do jutra rana. W NASA nie ma cheatów. Oj, zdziwiłbyś się, mój drogi. No i co? Ile sobie lecimy? Sonda Juno nasza doleciała jak najbardziej. To dlaczego tak wolno? O, w ten sposób. Sonda Juno sobie doleciała na Jula, czy też na Jowisz. Z niesamowicie małą prędkością. Gdzie w ogóle jest ta planeta? Przydałoby się ją zobaczyć chociaż. Gdzieś na górze powinna być. A, powoli się zbliżamy. Zaraz się zbliżymy do planety i wtedy ją zobaczymy. A w międzyczasie sobie włączymy obrót naszej sondy, bo czemu by nie? Jak wiatrak wygląda. Ej, słuchajcie, możemy sobie F9 włączyć i po prostu nie będziecie mieli dzisiaj projektów. Dla mnie to tam jest gancegal tak naprawdę. Chcieliście projekty, to trzeba było temat przyspieszyć, a nie do jutra robić. Dobra, i tutaj w takiej odległości sobie najbliżej Jula przelatuje ta nasza planeta. A to jest ciekawy księżyc, bo ma on atmosferę, wodę chyba, albo przynajmniej jakieś ciekłe, dziwne rzeczy. Natomiast trzeba będzie go odwiedzić później jeszcze. Dobra, w międzyczasie robimy wasze projekty. Gdzie to było? Trzeba lepiej je pościągać. Ostatnio, co mi się podobało, to był samolot ze zmienną geometrią skrzydeł. A dzisiaj widzę pierwszy mail i UFO. Blog z Muza wysłał. Dzisiaj o 21:33, czyli całkiem niedawno. Chcę to zobaczyć. UFO Craft. Włącz pełną moc silników, klikasz spację, klikasz W, jak paliwo się skończy, klikasz spację i powoli lecisz. Brzmi ciekawie. Natomiast musimy to dorzucić w odpowiednie miejsce. Gdzie to było? Na Steamie. Kerbale, Ships. A właśnie, tylko piszcie, gdzie to wrzucać. No ja podejrzewam, że wrzucę to do najzwyczajniej w świecie hangaru, ale to może być też coś innego. Wiatrak, który wieje próżnią. Wróćmy sobie do naszego centrum kosmicznego i sprawdzimy wasze UFO. Ale żeby to zrobić, no to oczywiście musimy włączyć naszą ulubioną muzykę. Właściwie waszą ulubioną muzykę, czyli Free Disco Music. Jest już disco Kevin MacLeod. Dokładnie, o to chodzi. Astro Rusty siedział po cichaczu, dokładnie. No ale dobra, sprawdzamy nasze UFO. Jeszcze raz przypomnę, od kogo to jest? Od Blog z Muzą. Chyba tak to się powinno tłumaczyć. Widzę, że disco, muzyka łagodzi obyczaje, proszę bardzo, już się podoba. Czuję się jak podczas Sylwestra. Cały stream czekałam na to disco. Niech ci będzie. UFO, gdzie ono może być tutaj? UFO Stock. Okej, wygląda to dziwnie, przyznam. Znaczy właściwie to jeszcze nie wiem jak wygląda, bo jakoś nie można tego zobaczyć, podobnie jak UFO. A, okej, dobra. Dobra, startujemy z tym. Jeszcze raz przeczytam sobie na szybko tutaj instrukcję. Pełna moc silników, spacja, klikam W. Jak paliwo się skończy, klikam spacja i powoli lecę. Pełne banany. Klikam spację i W. Znaczy to po prostu mnie wyniesie w górę, rozumiem, tak? Śmiesznie. Haha, śmiesznie. Dmuchany spodek, tego jeszcze nie było. Szkoda, że nie można tego obracać teraz. I Michael Bay w tle. Nie, no jest pięknie, jest po prostu, widzę powtórkę teraz, dalej się śmieję. Nie no, spoko, UFO jest dobra, jest spoko. Obrodziło kaczkami, Stas wysłał też. Disco ośmiornica wstydu, to wygląda dobrze, może to być niezłe. Disco ośmiornica wstydu. To jest wersja mini mikro, kurczę ile to jest, dobra, trzeba jakieś kody będzie znowu włączać, z tego co widzę. Ale tak, to sobie odzyskamy, żeby nam tutaj nie zawalało. Mini kaczka, mikro kaczka, wszystko jest ok, strefa 51. Dobra, teraz wchodzimy disco ośmiornica. To jest taka, wiecie, taka mafia, nie? Goście popełniają przestępstwa, zabijają ludzi, męczą szczeniaczki, wszystko w rytmie tego co leci. Strefa 51. Co to miało być? Disco ośmiornica wstydu. Co za nazwy. Dysko znaczy do WAP, chociaż z lotniska też wystartuje. Okej, okej, dobra. Już widzę jak to będzie działało. Nieskończone paliwo, niezniszczalne części, nierozczepialne części. Nie ma problemu. Najładniej lata podobno przy 50% mocy. Tylko nie szczeniaczki. Też idealna muzyka do tego. 50% mocy dajmy w takim razie. Nieskończone paliwo. Nierozłączające się części i brak zniszczeń. Dobra, odpalamy. Ej, to jest naprawdę niezłe, to jest chyba najlepszy projekt, jaki do tej pory widziałem. Ledwo mi komp wyrabia. Aż się po prostu słowa plączą. Spójrzmy jak to wygląda z punktu widzenia kabiny. Ej, to jest po prostu genialne. Odpal noc i światła. W sumie, dlaczego by nie? Coś pięknego. No dobra, poczekamy na noc w takim razie. Mamy noc, odpalam światła. Ho, 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 ho. Tak, to właśnie powinno wyglądać. Teraz... Tak, teraz już rozumiem o co chodzi. Teraz to jest... To jest właśnie to, nie? Przyznaję złotego Kerbala po prostu Stas za ten projekt, bo... Jest złoty Kerbal, dokładnie. Złotego Kerbala przyznaję, to jest po prostu coś niesłuchanego, to jest po prostu piękne. Coś pięknego po prostu. Wii! A ciekawe co się stanie, jak damy trochę więcej mocy, na przykład pełne banany. O, nawet mimo niezniszczalnych części się rozwalają. Nie no, było 50% mocy, natomiast teraz daliśmy więcej. O, proszę, jaka mątwa, jak w Matrixie. Dobra, piękna to jest rzecz, natomiast wracamy do hangaru, bierzemy dalej. Co mamy dalej? Mamy coś od 10, ale zaraz, bo tutaj były wcześniej projekty, a ja tak przeszedłem na koniec. Projekt do Kerbali od JPGJ. Samolot szturmowy Kraft. Brzmi dobrze. Zaraz zobaczymy co i jak. No to na pewno z hangaru, jeżeli samolot szturmowy. Teraz jak wchodzisz, dokładnie, Kamil słusznie mówi. Teraz to jest jak wejść na egzamin po najlepszym uczniu z projektami, no bo ciężko będzie ośmiornicę jednak przebić, jakby nie patrzeć. No dobra, ale spróbujemy. Nie mówmy, hej, że nie. Może się okaże, że jednak przebije. Ale ośmiornica była genialna. Naprawdę, Stas, gratuluję, coś pięknego. Samolot szturmowy. Ale już widzę, że zawiera zablokowane jakieś niedziałające części. Okej, dobra, trzeba mieć jakieś mody. Także przypominam jeszcze raz, że bez modów JPG, bo no nie wszystkie mody się ma oczywiście, każdy ma różne. FSK od Krystiana Kasiaka, czyli od Filozofonsa, proszę bardzo. W końcu poznałem twoje personalia. Ha, ha, ha. No i dobra, co to jest? Taki jakby wahadłowiec. O Jezus Maria, to będzie skomplikowane. Ale ciekawe, czy wystartuje stąd. Może wystartuje. Już tu wrzuciłem. Jak to się nazywa? FSK. Numer 1 zmienia tryb silnika, na jakim utleniaczu pracuje. To na włączone, że na ciekły. Okej, spróbujemy to odpalić w takim razie. Polecę Stas, ale za chwilę, tak żeby było różnorodnie, chcę. Wiesz, bo w razie czego to najwyżej, wiesz, zostaną na następny stream twój, znaczy twoje dodatkowe. A tak to bym chciał, żeby jeszcze innych też rzeczy poszły. No dobra, czyli co? Włączam sobie R i T, włączamy sobie może pełne banany. Włączam jeden, ale nic nie działa. Dobra, chyba polecimy po prostu tradycyjnie, tylko nie ma czasami kodu na... Tak, jest kod na nieskończone paliwo. Dobra. Może teraz zadziała. Na pewno jeden było? Tak, przycisk jeden. Valentina Kerman i Faraon? Inżynier na 5 gwiazdek. Kto to był Faraon? Nie pan... Chyba był Faraon jakiś faktycznie. Dobra. No ładnie, leci. Tylko ja tu widzę jakieś silniki chyba jeszcze takie normalne. W sensie potrzebujące tlenu. Okej. Spróbujemy z tego wybrnąć. Jeszcze przysmażył. No i dobra. Może nie wyleciliśmy w kosmos, ale generalnie coś tam się dzieje. Tylko że cały czas mam taką prędkość, że nie mogę nic zrobić. Bardzo ładnie. Nazwijmy to samolotem szpiegowskim. Natomiast tutaj chyba nie bardzo jest możliwość, że tak powiem, jeszcze używania tych silników. Trzeba zejść niżej, tam gdzie jest tlen. Bez tlenu będzie ciężko, a jesteśmy na 30 km w tym momencie. Dobra, przyspieszmy ten temat. Okej, zaczynamy opadać powoli. Ten booster jeszcze tam lata. O, dobra, silniki się włączają. Powoli można lecieć. Chyba. Na razie nie mogę podnieść dziobu. Jest to rakieta szybkiego powrotu w dół z tego co widzę. Dobra, spróbujemy zaczerpnąć trochę w ten sposób. Może się uda. No i chyba nie bardzo. No powiem ci, że na ich miejscu bym się już zaczął modlić, a nie tak cieszyć, jak z tego co widać, że się cieszą. Dobra, nabierzemy prędkości i chyba się uda. Tak, okej, przy prędkości 200, tam kilkudziesięciu kilometrów jesteśmy już w stanie operować tymże samolotem. Trochę. No i dobra. Michael Bay nadchodzi, tak mi się też wydaje właśnie. A wiecie co? A spróbuję tym wylądować, a co? nie byłbym sobą, gdybym tym nie spróbował wylądować. Dobra, i lotem szybowcowym sobie lecimy dalej. Czy ja mam tutaj jakieś podwozie? Chyba jest, właśnie się wysuwa. Nie ma żadnych... Tych są. O, są! Dobrze. Są hamulce. Powietrzne, aerohamulce. Ale to jeszcze za chwilę, bo jeszcze jesteśmy za wysoko. Właściwie to nie powinienem jeszcze włączać podwozia. Przyspieszmy, to ja tym wyląduję, zobaczycie, bez wolantu tym wyląduję. Pachnie podsmażonym kerbalem. Mi się wydaje, że się uda. Jeszcze jesteśmy wysoko. Dobra, już nie jesteśmy wysoko. Właściwie to będzie pod górkę strasznie. Ale spróbujemy to zrobić. Okej, łopo, wypuszczam podwozie. Włączamy hamulce aerodynamiczne. O, więc właśnie. I co? Dalej pachnie podsmażonym kerbalem? Bardzo mi miło, możecie zapalić papierosy z powrotem. Dobra. Odzyskujemy to. Odzyskujemy to i sprawdźmy, co jeszcze było. Okej, zipów nie otwieram, bo widzę, że tutaj jeszcze filozofon to chyba ty podesłałeś, tak? Tak, podesłałeś mi w zipach, ja zipów nie otwieram. Zawsze tam może się czaić jakieś, nie wiem co, jakiegoś malwera możecie mieć albo inne dziwne rzeczy. W tych plikach się nie da przemycić nic, natomiast w tamtych zawsze coś może wleść. Okej, od Zaksta kaczka jeszcze. Kaczor 1C. Podobno jest lepsze niż kaczka. Kaczka to jest, wyjaśnię Kamilowi, bo Kamil nie wie, co to jest kaczka. Kaczka to jest najlepszy samolot, jaki do tej pory widzowie zrobili. Jest tak zwrotny, że po prostu chciałoby się kląć po prostu, no bo innych słów na to nie ma. Chociaż w polskim zawsze są jakieś słowa na to. Dobra. Wejdźmy sobie na Steama. Jeszcze raz. Tutaj, tutaj, tutaj. Nie, nie tutaj. Tutaj. I wrzucamy kaczora. Teraz nazywa się to kaczor, także zobaczymy, czy będzie lepszy niż kaczka. Michael Bay nie tym razem. No, ale jesteś zawiedzeni, zobacz, co mnie, że nie wybuchło. Okej, kaczor teraz idzie na przemiał. Kaczor od Zaksta. Czyli ty coś masz w opisie, nic nie masz. Wygląda to dosyć ciekawie. Czy jest jakaś instrukcja jeszcze pytanie? Nic nie ma. Po prostu mam tym lecieć. Tak jak lubię. Okej, wygląda to dosyć solidnie. Odpalamy nasz silnik. Wow! To chyba faktycznie się kaczor schowa. Czy ja wiem? No dobra, udało się. Może ja zrobię nieskończone paliwo, bo to za chwilę widzę, że się skończy. Natomiast, no powiem ci, że to była niezła akrobacja. Już myślałem, że się rozbije. Wiesz co, nie, nie chowa się. To jest po prostu... Tym się nie da latać, to najzwyczajniej w świecie. Okej, on zawraca prawie, że w miejscu, to jest dosyć ciekawe. Przy takiej, no, przy takim stosunku siły do masy, to się nie ma co dziwić, że staje w miejscu. Natomiast, no kurde, nie oszukujmy się. Kaczką można było robić dziwne rzeczy, tutaj lekko dotykam i jest źle. Dobra, spróbujmy coś zburzyć może chociaż. Ciężko jest coś zburzyć nawet, wiesz? Nic nie zburzymy. Nic nie zburzę tym. Powiem wam szczerze chyba. Ani tym nie wyląduję, ani tym nie zburzę. Dobra, do tyłu, do tyłu. Okej. Po prostu, wiecie co, po prostu to rozbijmy. Ale przynajmniej przeżyła Valentina. No dobra, nie, fajne, spoko. Zaleta staje się wadem, dokładnie. Trzeba po prostu z walet zrobić zadów. 10 przesłał też projekt. Zmiennik craft, instrukcja, ojej. Katapulta, potem to sobie zostawimy na 10, na następny stream, bo jest kurczę skomplikowane. Czy coś jeszcze obrodziło kaczkami? Tu też widzę, że jest mikrokaczka, mini kaczka jeszcze od Stasfa, ale to też zostawimy sobie na następny, bo widzę, że też może być problem z następnymi projektami, natomiast mamy już 22, także słuchajcie, dzięki wielkie, że byliście, udało nam się wysłać sondę Juno, własną sondę Juno na Jula, udało nam się też w końcu wasze projekty sprawdzić, także zapraszam was oczywiście w czwartek na Astrofazę Live. Dzisiaj, jeżeli ktoś jeszcze nie widział odcinka na Astrofazie o właśnie sondzie Juno, o tym co to właściwie jest, z czego się składa, jak ma wyglądać jej misja, to też oczywiście zapraszam. youtube.com/astrofaza, tam znajdziecie po prostu najnowszy odcinek. No i tyle. Jutro z czego jest stream? Jutro nie ma, jutro jest środa, jutro jest Astroraport, też zapraszam na YouTube'a. W czwartek będzie. Natomiast was już żegnam, dzięki, że byliście, no i do zobaczenia, miłego wieczoru wam życzę, dobranoc.